Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Ryszard Tymon Tymański, kompozytor, artysta, Tymon i Tranzystory, Miłość, Kury, wiele różnych zespołów, między innymi Mu. Ryszard, czy ty sięgnąłeś po państwowe wsparcie dla artystów? Nie sięgnąłem, chociaż usiłowałem. Przez tydzień miotałem się jak kot z pęcherzem, dzwoniąc po różnych znajomych. Okazało się po prostu, że skoro założyłem firmę rok wcześniej, a fundacja, którą założyłem, artystyczna fundacja, którą założyłem z menadżerem, działa od czerwca, nie byłem w stanie niestety takich środków podjąć, ponieważ po prostu byłem podmiotem fizycznym, no i po prostu i te pieniądze mi nie przysługiwały. Czyli ty nie dostaniesz żadnego wsparcia, mimo że przez brak koncertów, no jesteś stratny i to dużo. To prawda, próbowałem dzwonić w różne miejsca, do teatru, z którym współpracuję przy sztuce o Janaszu Kowcie, którą napisałem, do różnych znajomych, którzy są zamocowani, którzy pracują w różnych instytucjach kulturalnych. Wiedziałem, że management napisał projekt dla swoich artystów, który się zaliczał, więc jakby tam miejsce było zajęte, więc musiałem samemu po prostu działać na własną rękę, ale jako że po prostu no, byłem tylko zwykłą osobą fizyczną, nie byłem w stanie tej wiedzy podjąć. Po pieniądze państwowe jakoś sobie radzi zespół, radzą członkowie zespołu, ponieważ rząd nie ma żadnych funduszy, nie ma własnych pieniędzy własnych, komuś musi zawsze zabrać. A ty jak oceniasz to wsparcie państwa dla artystów? W ogóle ma to sens oczywiście, chociaż ilość kontrowersji, które ta cała akcja wywołała, pokazuje, że po prostu jest to kolejny przykład totalnej degrengolady, która wskazuje na to, że po prostu, że państwo polskie jest burdelem na kółkach, niczym innym. Oczywiście wiadomo będzie, że po prostu, że jeżeli ta kasa będzie przyznawana bardzo arbitralnie, typu 2 miliony dla artystów golców, powiedzmy tam, nie wiem, 100 tysięcy dla teatru miniatura, dla aktora powiedzmy 200 tysięcy i dla jego żony, marzerki 300 tysięcy, to są wszystko sumy z księżyca. Ale to tak chyba to działa mniej więcej to państwo, co już wiemy. W czerwcu bodajże została przedsięwzięta zapomoga dla artystów ze Stuartu. Stuart, przypominam, to jest taka instytucja, która płaci pieniądze z tantiem wykonawczych. No i wiadomo, że tutaj są dwa kryteria podziału, prawicowy i lewicowy. Albo po prostu płacimy tym artystom tyle, ile po prostu się gra, albo płacimy po prostu porówno. No, załam dla siebie po prostu, co ja o tym myślę. No, ja jestem centrystą, więc uważam, że gdzieś pomiędzy, tak? Tak, podobnie już tak w przypadku tego, o czym teraz mówimy, czyli po prostu o tej zapomodze, o tym funduszu właśnie Ministerstwa Narodowego. Natomiast tam po prostu wszyscy dostali bodajże po 2700. No, czy to jest dobre, czy złe? To jest tak jak z tymi 500 plus dla kobiet. Może jest to uczciwsze. Tutaj te dyskrepancje w kwotach są o tyle miażdżące, że no ja rozumiem, że na przykład, że ktoś, typu golcowie mogą mieć faktycznie duży obrót i przychody i zatrudniają 30 osób. Natomiast po prostu taka sytuacja, kiedy zarówno artysta, który dostał pieniądze na przykład nie wiem, z Playa, bierze 500 tysięcy oraz jego management dostaje 600 tysięcy, z kolei inny management dostaje powiedzmy kilkaset tysięcy, artysta Markowski się odcina od tego, no to tworzy jakiś w ogóle no, jakiś rodzaj po prostu deregulady, która po prostu jest nie do pomyślenia i to niestety spada na to całe odium, winy spada na niestety na pana Glińskiego, który po prostu nie przygotował się do tematu. No, dochodzi do tego, że Filharmonia w dawnym mieście wojewódzkim otrzyma mniej niż 200 tysięcy złotych, a agencja koncertowa z tego miasta 2 miliony złotych. No to są jakieś w ogóle dla mnie tragiczne, są arbitralne bardzo. Tak jak powiedziałem, no, ja w ogóle nie jestem fanem partii, jestem fanem po prostu no, albo dwóch obozów, a w ogóle, jeżeli po prostu już partie mają działać, to może po prostu jakaś byłaby taka po prostu dodatkowa, jakieś tutaj ciało eksperckie. Tutaj z tymi ekspertami, dużo się mówi o ekspertach przy pandemii, ale ci ekspertowie nie mają nic do powiedzenia, tylko się po prostu smaruje. Znaczy, tylko się po prostu wyciera nimi gębę, tak? W tej sytuacji no dobrze było, że minister Gliński się jakoś upewnił, co to jest sztuka wysoka, co to jest sztuka niska, co to jest po prostu podmiot gospodarczy, pojedynczy, fizyczny, co to jest po prostu na przykład, no nie wiem, teatr i tak dalej.
dla mnie no, to ten temat nie jest do gryzienia. Po prostu powinniśmy się spotkać wszyscy, po prostu jakoś to ustalić, ale powinno się nas zapytać chyba o to, więc tematu nie ma. Dobrze, że zostało to wstrzymane wszystko. Natomiast w ogóle będzie spory problem podziału tych pieniędzy i to takie wrzucenie tego właśnie kamyczka do naszego ogródka bardziej widzę teraz jako taką trochę, może niechcącą, próbę skłócenia naszego środowiska. No ale skłócenia, bo rzeczywiście jest duża dyskusja chociażby na forach internetowych wśród różnych artystów, którzy rzeczywiście dosyć mocno się konfliktują. No ale pytanie, czy na przykład dla zespołu Bayerful ponad 500 000 zł, dla zespołu innego Disco Polo 520 000 zł wsparcia. No a pytanie, co, nie wiemy, czy te pieniądze pójdą dla pracowników, oświetleniowców, techników, bo oni też tracą pracę. No, drogi Jacku, tutaj jest takie słowo przejrzystość, które jest często odmieniane przez przypadki i tutaj tego zabrakło. Ja też nie do końca, czy kryterium jest spadek przychodów, czy napisanie projektu, bo mój management na przykład napisał projekt, co jest moim zdaniem sprytne, inteligentne. Bodajże chyba w rubryce trzeba było napisać jakiś rodzaj, nie wiem, planu. Tak dowiedziałem się od mojej dobrej koleżanki, która pracuje w Teatrze Miniatura, że w wypadku, jeżeli ja wystawiam w kwietniu na przykład, nie wiem, sztukę o kofcie, która się nie odbyła, mogę na przykład na to pieniądze tam pozyskać, powiedzmy, połowę tego, co straciliśmy. Z kolei po prostu ktoś chyba tych projektów nie napisał, żeby Kamil Benarek czy cała załoga napisała projekt artystyczny, raczej po prostu chodziło o to, że spadły im po prostu przychody. Że ja już tego punktu nie rozumiem, czy chodzi o przychody, czy chodzi o projekt artystyczny, który musimy zrealizować przez stycznia. Do tego te różnice, no nie mam problemu z tym, że pani Jana dostaje 2 miliony, dla niej to za mało, też rozumiem, natomiast faktycznie nie ma co chyba w tej sytuacji narzekać, skoro wszyscy są przygotowani od lekarzy, prawda, przez rolników i tak dalej, i tak dalej. Ale w ogóle jakby ten sposób rządzenia jest dla mnie porażający. To jest tak jak z tą piątką dla zwierząt, że ja to widzę tak, że problem istnieje oczywiście tych zwierząt futerkowych mordowanych, ale Jarek Kaczyński budzi się rano, głaszcze kota i mówi eureka, już wiem, po prostu prowadzimy ustawę. Wszyscy go boją się oczywiście panicznie, więc po prostu no, przez parę miesięcy pojawia się duży problem, czy po prostu czy Jarka wysłać, czy usunąć. I tak jest podobnie, więc jakby no, ja domyślam się, że pewne rzeczy, które czyni rząd, począwszy od tego, jak dał radę sobie z pierwszą częścią pandemii na wiosnę tego roku, aż do tego pomysłu właśnie, żeby dofinansować artystów, te pomysły nie są złe, natomiast po prostu sposób ich wykonania jest tragiczny. No właśnie, bo ciekawe też, dlaczego zwróciłeś na to uwagę, zostały opublikowane z imienia, nazwiska, z firmy te fundusze, które mają zostać przeznaczone. No w innych branżach, jeżeli dochodzi do wsparcia, no nie są wypunktowani poszczególne nazwiska, poszczególne osoby, które te pieniądze dostaną. To chyba troszkę wyglądało, jakby może ci artyści mieli zostać napiętnowani wśród Polaków, jakby opinia publiczna miała mieć o nich do końca chyba najlepsze zdanie. Jacku, wiesz skąd się to teorie spiskowe? Po prostu kiedy rozum nie ogarnia całości, zaczyna tworzyć takie małe jakieś takie interpretacje tej rzeczywistości, typu, że to po prostu szatan albo antykowidowcy, albo Gates, więc ja tutaj po prostu tak daleko nie chcę się posuwać. Faktem jest, że tak to niestety zostało zinterpretowane, że po prostu, że ta pomoc właśnie kłóci środowisko. Ja wracam do tego, że jestem centrystą w jakimś sensie, czy symetrystą. To jest bardzo dzisiaj nielubiane słowo i w ogóle idea, bo ludzie uważają, że po prostu trzeba ostro, radykalnie. Oczywiście mówię czasami coś innego, no wiadomo, że czasami po prostu no, język wyprzedza myśl. Natomiast po prostu uważam, że w jakimś sensie tak, dobrze było przyznać pomoc dla artystów, nie wiem, w wysokości 50 tysięcy, 100 tysięcy. Jako, że po prostu, że podmiot ten taki fizyczny nie jest w stanie się na przykład jakoś tam wykazać stratami, więc może faktycznie to powinno być na management, ale też przejrzyście, czyli po prostu management ustala z artystami, na co idą pieniądze, jeżeli idą jeżeli te pieniądze przyznają w związku ze spadkiem przychodów przez pandemię, to w tym momencie po prostu umawiamy się, że każdy dostaje tyle i tyle i tyle. Oczywiście mówię o ludziach, których obejmuje management, a jeżeli po prostu jest to projekt artystyczny, to w tym momencie po prostu też umawiamy się, po prostu kto co robi i dobrze było, żeby nie było tego sobie państwa, bo na przykład dzisiaj powiedział mi znany bardzo artysta gdański Krzysiek S., że management wziął, ale nie wiadomo na co, ale Krzysiek nie chce w tym uczestniczyć, ponieważ on
uważał, że nie warto prosić o to, ponieważ no, on nie potrzebuje zapomogi od tego rządu. Więc jakby tutaj ta ilość różnych informacji, tych różnych takich punktów niewiadomych jest tak duża, że właśnie trudno jest się do tego wszystkiego odnieść. Na pewno zostały popełnione błędy i po prostu trzeba się z nich wycofać. A czy ty nie masz problemu z tym, żeby wyciągać rękę po te pieniądze państwowe? Minister Elżbieta Rafalska była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, dzisiaj eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, napisała: a nie brzydzą pieniądze od tej paskudnej władzy? No niedawno krytykowałeś premiera Mateusza Morawieckiego, pisałeś, że będzie siedział, najważniejsze są twoje trzy kropki wybory. W demokratycznym kraju uczciwy premier podaje się do dymisji. Jak to jest? No to są znowu, to jest przykład języka, który wyprzedza myśl. To jest idealizm pewien oczywiście. Nikt do tej pory, od Jaruzela do Kiszczaka, aż do dzisiejszych właśnie naszych możnowładców, nie siedział, nie będzie siedzieć raczej w tym kraju. Ale to już pomijmy. Gombrowicz pracował w Banku Polako, które w Buenos Aires było filią PKS-a i wielu prawicowców takich właśnie twardych miało mu za złe, że pracuje w instytucji, która poniekąd wspiera reżim, a z drugiej strony po prostu jest jakby organem reżimowym. To było bardzo niejasne powiązane, ale było jakoś tam, to Banku Polako, czyli PKS-a w latach 50. i 60. Natomiast po prostu no, ci ludzie chcieliby pewnie, żeby po prostu Gombrowicz dalej na retiro dał dupy, tak, po prostu za pieniądze, bo to w tym momencie jest okej. Okay. Więc tutaj po prostu jest duży problem. Mój menadżer namówił mnie na to, żeby napisać sztukę teatralną o Janaszu Kowcie i myślę, że kiedy piszę sztukę o Janaszu Kowcie, jest to jakby no, też sprawa kultury i mam prawo do tego założyć fundację i mam prawo, bo to taki miałem pomysł, złożyć, napisać projekt, co było bardzo trudne zresztą, bo tam były te wszystkie jakieś takie kłopotliwe rzeczy z tym Witkacem, który mnie odsyłał tam gdzieś i tak dalej, mówił o tej platformie i tak dalej, ale po prostu mam prawo złożyć jakieś nieśmiałe propozycje, czy tam prośbę o dofinansowanie mojego projektu z koftą na wysokości 50 tysięcy złotych, co musiałem uczynić, ale niestety odbijałem się, ale no to pytanie takie po prostu jest w ogóle jakieś takie idowe, czy jak piszę coś o Gombrowiczu, czy na przykład o Polańskim, powiedzmy taką sztukę zapisać właśnie o Chłasce i o Komedzie, czy ja w ogóle mogę prosić o wsparcie te różne właśnie reżimowe, czy tam te właśnie takie, powiedzmy, te takie faszyzujące organy władzy, czy nie, no to jest ten problem po prostu, czy to jest wspólna kultura jeszcze, czy już nie. Ja uważam, że po prostu tutaj mieszkam, płacę podatki, z tym państwem jestem na bakier, ale w jakimś sensie po prostu to państwo powinno pomóc chyba nam przeżyć. Ktoś, kto po prostu mówi, że nie potrzebuje tych pieniędzy z reguły, ma po prostu sytuację ustawioną, tak bym powiedział. Zwróćmy na to też uwagę, powiedz mi na koniec, palcami, ale... Powiedz mi na koniec, jak ty skomentujesz teorie dotyczące koronawirusa swojej koleżanki z branży, Edyty Górniak? Powiem powiedzieć, że topię się leżącego, ale Edzia trochę jak Kościół katolicki, nie leży, tylko stoi jeszcze cały czas. Kościół stoi w sposób taki cały czas bardzo spektakularny, z pisiakiem na wysokości oczu, więc tutaj po prostu dobrze było kopnąć po prostu raz i dwa, aż się obali, ale to po prostu musiałby, nie wiem, chyba Jarek Kaczyński, nie wiem, na przykład, zgwałcić kota na oczach, nie wiem, albo coś takiego, może to by to jakoś tam, nie wiem, ludzi do myślenia popchnęło. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie teorie, a mam wielu przyjaciół w tej branży, która troszeczkę powariowała przez miesiące siedzenia, generuje jakieś takie dziwne teorie spiskowe. Dla mnie jest to przerażające. Uważam, że po prostu, że ich małe umysły nie wytrzymały to ciśnienia. Jest trudna sytuacja. Moim zdaniem jest to w ogóle, nie chcę tutaj tych niewiedziowych teorii szybko wrzucać na ruszt, ale po prostu jest to jakaś sytuacja po prostu i problemu w ogóle przełudnienia, problemu tego, że nie umiemy się po prostu nie umiemy obsługiwać natury, nie umiemy po prostu jakoś sobie dać rady z tym całym natłokiem informacji, ale tworzenie teorii spiskowych jest po prostu idiotyczne i nie wiem, z drugiej strony jest to demokracja, każdy może mówić co chce, dlatego mamy tylu palantów, szczególnie właśnie wysoko postawionych. O Trumpa począwszy. Ona ostro została skrytykowana za swoje tezy dotyczące pandemii koronawirusa, jest przeciwko szczepieniu się, przeciwko przyjmowaniu szczepionki, ale też jest demokracja, ale z drugiej strony
ma wielu fanów i czy tego typu wypowiedzi powinny padać z jej ust? Co ty byś dzisiaj powiedział Edycie Górniak, jeżeli chodzi o odpowiedzialność? Powiedziałbym, Edzia, śpiewaj i nie gadaj po prostu, bo kiedy gadasz, to robisz to bardzo źle, bardzo niemądrze i tyle. Myślę, że to jest dość serdeczne i miłe. Nie jest to seksistowskie, nie jest to niehumanistyczne, nie jest to chamskie. Natomiast no, więcej nie powiem, bo mam takich przyjaciół więcej, którzy mówią podobnie i mam zagwozdkę. Uważam, że takie sprawy powinno się jakoś tam, nie wiem, prywatnie omówić. Na pewno ludzie, którzy po prostu mają duży wpływ na innych, którzy uważają się za nauczycieli duchowych, bo po prostu za mało dla nich to jest po prostu władza finansowa czy władza związana ze sławą. Przy okazji jeszcze jakoś tam wyciągają rękę po taką właśnie władzę duchową. Stają się guru dla tych właśnie swoich fanów. No, czynią im krzywdę potężną, ponieważ no, po prostu to co mówi Edzia, to jest po prostu no, zbiór jakichś po prostu kocopołów, andronów, dup smalonych. No ale cóż, każde prawo się wypowiadać i tutaj wracam do tematu demokracji. No, amerykańska demokracja na tym polega, że każdy może powiedzieć, co chce. Stąd też moja wypowiedź na temat Wielkiego. To jest bardziej takie grożenie palcem, typu, panie premierze, Urze Mateuszku, widzimy, pamiętamy, wiemy skąd pochodzisz, wiemy, że udajesz tutaj troszeczkę takiego liberała albo centrysta, natomiast pracujesz no, dla złodziei, tak, i dla oszustów. No i po prostu zapamiętamy ci to. Oczywiście nic nie zrobimy, no ale po prostu pamiętamy, żebyś wiedział, że się czujesz bezpiecznie, ponieważ po prostu może nie znajdziesz pracy w tym sektorze więcej. Ryszard Tymon Tymański był Państwa moim gościem. Czekamy na kolejne projekty Tymona, płyty. No i pozdrawiamy Cię. Pozostań zdrowy i Jasku, serdecznie zdezynfekowany. dziękuję. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.